Halo, 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 cześć ekipa z tej strony Keep the Beat i witam wszystkich w 2017 roku. Mam nadzieję, że Sylwestra spędziliście fajnie, miło i sympatycznie. Nie dopytuję się, mam nadzieję, że rano 1 stycznia jakieś nie było problemów z głową, tudzież problemów ze wstawaniem. Ja Sylwestra spędziłem dość spokojnie, mała domówka na parę osób, z czego połowa imprezy polegała na tym, że przytulaliśmy się do naszego psa, ponieważ srał pod siebie z powodu petard na zewnątrz. Ale już jest wszystko dobrze, nie martwcie się o LeBrona, wszystko jest ok. W chwili, gdy to nagrywam, on sobie spokojnie leży na łóżku, król życia, odpoczywa, dostał fajne żarcie, zabawki dostał na święta, jest szczęśliwy. Przejdźmy do dzisiejszego materiału. Na dzisiaj zaplanowałem sobie troszkę prywaty, ale też pogadamy o tym, co nowego dzieje się w trybie My Team w NBA 2K17. W tle zobaczycie sobie troszkę mojego gameplayu z trybu My Team Blacked Up, bo ostatnio w końcu ogarnąłem, jak się w to cholerstwo gra, aby móc te mecze wygrywać i zbierać te piki z tablicy. A teraz może tak troszkę prywaty. 2017. To jest nowy rok, a wiecie, jak ludzie wchodzą w nowy rok, prawda? Nowy rok, nowy ja! Tak jest, wszyscy wchodzą w 2017 z ogromem postanowień noworocznych. Zobaczymy, ile to u nich potrwa, czy to będzie słomiany zapał, czy będzie to trwało tydzień, miesiąc, pół roku, albo może całkowicie odmienią swoje życie. Nie wiem, wiem tyle, że 2 stycznia, jak pojechałem na siłownię, to miałem problem z zaparkowaniem samochodu, ale jak już szedłem na siłownię, nie było aż tak źle, no może inaczej to ujmę. Było źle, ale tylko i wyłącznie w rejonie rowerków, bieżni oraz steperów. Więc jeśli ktoś chciał sobie na spokojnie trochę powyciskać na sztandze, tudzież hantelkami, czy gdzieś tam martwy ciąg, to z tym problemów nie było. Moim YouTube'owym celem na rok 2017 jest dobicie do 10 tysięcy subskrypcji. Może zbyt ambitnie, może nierealnie, nie wiem. Ja wierzę w to, że mi się to uda i mam nadzieję, że mi w tym wszystkim pomożecie. Ja od siebie powiem tyle, że na pewno się będę starał, że te filmy będą się pojawiać teraz częściej niż ostatnio. Na samą końcówkę grudnia zamieściłem 3 klipy praktycznie jeden po drugim. Liczę na to, że uda mi się utrzymać takie tempo, więc będę mógł już wrócić do mojego starego stylu, kiedy zamieszczałem po 2-3 klipy tygodniowo. Taki jest właśnie mój plan i naprawdę wierzę, że uda mi się z waszą pomocą to wszystko zrobić. Czy wiecie, że w roku 2016 na mój kanał wleciało 174 filmy? 174 filmy, czyli tak naprawdę praktycznie co 2 dni zamieszczałem jakiś nowy materiał. Co prawda było kilka nieudanych eksperymentów, jak na przykład nieszczęsne 4 materiały bez mojego komentarza z gry The Walking Dead. Wiadomo, że też trzeba odliczyć filmy, które są na przykład odpowiedziami do 2K TV, bo nad tymi filmami tak naprawdę nie siedzę zbyt dużo, po prostu zamieszczam odpowiedzi, ale było ich tylko 15, więc ze 174 powiedzmy, że zrobiło się 155 filmów poświęconych tylko i wyłącznie grom NBA oraz po prostu NBA, więc to chyba nie jest aż tak źle. Oprócz tego w roku 2016 zrobiłem dla was 14 streamów i wiecie co, naprawdę mi się to bardzo podobało. Te streamy były fajne, mieliśmy fajny, sympatyczny klimat, sobie gadaliśmy, starałem się odpowiadać na większość pytań, bo czasami tych pytań było za dużo, czasami informacji na czacie było za dużo. Nie mogłem niestety do wszystkich bezpośrednio odpowiadać. Mam nadzieję, że tych streamów w tym roku będzie troszkę więcej. Mimo wszystko wciąż uważam się bardziej za youtubera niż streamera, no ale czasem wiadomo, jak jest wolny wieczór, to tego streama można by sobie jednak pyknąć. To może skończmy już z całą tą prywatą i pogadajmy sobie po prostu o tym, co nowego dzieje się w trybie My Team, a dzieje się dużo, ponieważ na przykład, już pomijając to, że ostatnio dostaliśmy naprawdę masę ametystowych kart, począwszy od Kobe'ego Bryanta, później był Isaiah Thomas, Jimmy Butler, w międzyczasie był jeszcze DeMarcus Cousins, Russell Westbrook, LeBron James. Teraz dostaliśmy paczki Throwback, gdzie można dostać ametystowych Elgina Baylora oraz Ricka Barrego. Wiecie, tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, a jeszcze w dodatku, żeby było mało, dzisiaj startuje zupełnie nowy set, set Lockdown, czyli zawodnicy, którzy słynęli z tego, że byli naprawdę dobrymi graczami w obronie. I uwaga, uwaga, najgorszymi kartami w tym secie będą karty rubinowe. Nie będzie już żadnych szmaragdów, nie będzie żadnych szafirów. Najgorsze karty to będą rubiny. I w dodatku, z tego co widziałem, to te rubiny są naprawdę całkiem fajne.
Obstawiam też, że te rubinowe karty będą naprawdę bardzo tanie i nie tylko na PC-cie, ale też na konsolach. Na pewno ludzie będą kupować boksy za VC czy tam za po prostu za prawdziwą gotówkę, więc z całą pewnością będą otrzymywać tonę toperów rubinowych, jak będą mieć szczęście, to może ametystowych i diamentowych, ale jak znając 2K, to pewnie będą to topery rubinowe, więc tych rubinów na aukcjach będzie mnóstwo, więc spodziewajmy się wysypu czerwonych kart po 8-9 tysięcy punktów MT, z czego to jest całkiem fajna cena jak za takie karty. Bardzo możliwe, że będą jeszcze tańsze. No nic, zobaczymy. A jakie karty się w ogóle pojawią? Zacznijmy od najgorszego tieru, czyli rubinów. Będzie tutaj rubinowy Gary Payton z Milwaukee Bucks, co jest naprawdę takim dość ciekawym posunięciem, ponieważ jeśli Gary Payton był w poprzednich latach w trybie My Team, to zawsze, ale to zawsze jako wersja ze Seattle Supersonics, ewentualnie jako ta podstarzała wersja z Miami Heat. A tutaj dostajemy Gary'ego Paytona z Milwaukee Bucks, to jest jakaś nowość. Dostaniemy też rubinowego Marka Gasola, którego, jak mi się wydaje, nie będzie on zbytnio rozchwytywany, ponieważ tych Marków Gasolów jest już naprawdę sporo na aukcjach. Będzie też rubinowy Tyshawn Prince z Detroit Pistons. I to może być bardzo fajna, ciekawa karta, ponieważ jego szafirowa wersja z historycznej kolekcji już jest naprawdę bardzo dobrą kartą w defensywie. A to dlatego, ponieważ jest dość szybki, dość wysoki, ma długie łapy, więc na pewno jego rubinowa karta została o wiele bardziej ulepszona. Rubinowy Tony Allen jest to najgorsza rubinowa karta w całej kolekcji i obstawiam, że tą kartę będą używać tylko te osoby, które naprawdę uwielbiają Tonego Allena, ale coś mi się wydaje, że to będzie taki jeszcze bardziej jednowymiarowy Michael Cooper, a przypominam, że Michaela Coopera można było zgarnąć, albo można zgarnąć, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, za friko poprzez wykonywanie cotygodniowych challenge'ów. I teraz najważniejsza rubinowa karta, jaka wyszła w tej kolekcji według mnie, to rubinowy Josh Smith z Atlanty. Jego szafirowa wersja, która została wydana praktycznie na samym początku, we wrześniu albo w październiku, już nie pamiętam dokładnie, jest naprawdę przekokszona i wydaje mi się, że to jest chyba jedna z najlepszych szafirowych kart w grze. Bardzo wiele osób po prostu uwielbia tego gościa, ponieważ no, to jest gościu, który może grać jako niski skrzydłowy, mając budowę takiego byka, który gra pod koszem. Josh Smith. Naprawdę obstawiam, że to może być bardzo popularna i lubiana karta przez graczy. Mam nadzieję tylko, że nie będzie zbyt droga. Jeśli chodzi o ametysty, to tutaj mam takie lekkie rozczarowanie. Otrzymujemy ametystowego Dennisa Rodmana, co oczywiście jest fajnym krokiem w przód w stosunku do rubinowego, którego możemy otrzymać za poziom kolekcjonera. Otrzymujemy Kevina Garneta za czasów, kiedy grał w Boston Celtics. Pamiętam, że on był też w poprzednich latach. Ametystowy Jerry West najprawdopodobniej będzie najtańszym ametystem i pewnie mało kto będzie go używał. Dwie najważniejsze karty, jakie wyszły tutaj, to ametystowy Tim Duncan oraz ametystowy Hakeem Olajuwon. Otrzymaliśmy już rubinowe karty tych dwóch zawodników i teraz najważniejsze pytanie brzmi, jak duża będzie różnica poziomów między tymi nowymi ametystowymi kartami, a poprzednimi rubinowymi. To są tylko albo aż 3 punkty overalla, więc zobaczymy, co z tego będzie. Na stronie 2K MT Central na pewno niebawem pojawią się statystyki tych kart, jak już będą one w grze, będziemy mogli wtedy na spokojnie porównać sobie, jak bardzo te karty się różnią ze sobą swoim poziomem. Jeśli chodzi o diamenty, to osobiście ja jestem zawiedziony. Diamentowy Bill Russell, owszem, to jest bardzo fajna karta, fajny center, ale ja pamiętam go jeszcze za czasów NBA 2K16, to był najtańszy diament w całej grze, wypadał z paczek nagminnie i tak naprawdę niewiele osób z niego korzystało. Poza tym mamy bardzo dużo świetnych, wysokich zawodników w grze, więc nawet jeśli ktoś wylosuje diamentowego Billa Russella, no to nie wiadomo, czy z niego skorzysta. Poza tym bardzo dużo osób już zdobyło na przykład diamentowego Shaka, czy mają chociażby jakieś rubinowe karty z poprzednich setów, więc ten Bill Russell mnie osobiście nie przekonuje. Diamentowy Dikembe Mutombo to z kolei jest takie małe zaskoczenie, ponieważ, no nie ukrywajmy, jest to dość taki jednowymiarowy zawodnik. Nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że był on jednym z najlepszych defensywnych centrów w historii NBA, ale przykładowo, jeśli ktoś ma diamentowego Bena Wallace'a z historycznej dominacji, to taki Dikembe Mutombo nie wiem, czy zrobi mu dobrze jakoś tak super. I zaraz najważniejsze, jaka jest nagroda za zebranie całej kolekcji? Diamentowy David Robinson z overallem 95. Co jest najważniejsze, to, że ten David Robinson należy do kolekcji Team USA, więc jeśli ktoś bardzo, ale to bardzo
poluje na kartę Pink Diamond Charlesa Barkleya, którą pewnie będzie mógł odebrać 2 miesiące przed premierą NBA 2K18, to w takim razie musi zebrać tę kolekcję i wybrać grube MT, aby zdobyć tego diamentowego Davida Robinsona. Co myślę o tym secie? Osobiście uważam, że jest on naprawdę bardzo fajny, ale jestem troszkę zawiedziony doborem zawodników. Mam wrażenie, że to jest taki trochę recykling w porównaniu do poprzednich edycji gry i brakuje mi też kilku innych graczy. Na przykład strasznie liczyłem na to, że otrzymamy diamentowego Kawhi Leonarda. To jest karta, która na pewno by zniszczyła rynek w sekundzie. Po prostu jestem pewny, że wiele osób chciałoby zdobyć właśnie tę kartę i pewnie zostałaby ona u nich w składzie na długie miesiące. Niestety 2K postanowiło nam wydać karty, które już dobrze znamy, które już dobrze ograliśmy w poprzednich latach i które mimo wysokiego overalla jakoś tak nie wzbudzają zbyt dużej sympatii. Przynajmniej u mnie. Nie wiem, może te karty wam jakoś bardziej przemawiają do głowy, może wy się bardziej tym wszystkim jaracie. Ja osobiście z tego setu tak naprawdę jaram się tym, że będzie Josh Smith oraz... Tyshawn Prince. Ewentualnie. Cała reszta nie wydaje mi się, że tu będzie jakaś ogromna różnica. Ewentualnie jeszcze KG. Jeśli chodzi o Kevina Garneta, to mimo wszystko trzeba poczekać, jak wyjdzie jego diamentowa wersja, bo jego diamentowa wersja z czasów, kiedy grał w Minnesocie, to był przekozak w poprzednim roku. Tylko że zanim to nastąpi, to nie wiadomo kiedy to nastąpi, po prostu. Jeśli jeszcze chodzi o recykling kart, to pewnie zauważyliście, że w paczkach throwback z kolekcji New Jersey Nets, New Jersey albo Brooklyn, zależy jak się patrzy, oraz Los Angeles Lakers, można było wylosować też ametystowe karty w postaci Ricka Barrego oraz Elgina Baylora. I owszem, to są kolejne ametysty do naszej kolekcji i naprawdę fajnie, że one zostały wypuszczone. Zresztą nie dziwne, teraz jest tyle dobrych kart do zdobycia w zwykłych league packach, że no tutaj musiało dać coś, co ludzi zainteresowałoby do kupowania tych paczek throwback. Ale te dwie karty ametystowe, Rick Barry oraz Elgin Baylor, to też jest recykling z poprzednich lat. Elgin Baylor został wydany w NBA 2K16 praktycznie pod koniec roku, a ametystowy Rick Barry bodajże w 2015 roku był zwykłą nagrodą za Road to the Playoffs, za chyba trzeci seed. A w 2016 roku jego nieco lepsza wersja karty pojawiła się bodajże jakoś w lutym, w marcu, ale mimo wszystko niewiele osób z tych kart korzystało, ponieważ nie są one zbyt popularne. I tutaj leży pies pogrzebany. Na co patrzą gracze? Na to, jaką obramówkę ma dana karta? Czy na to, kto znajduje się na tej karcie? No, nie ukrywajmy, Elgin Baylor, Rick Barry jakoś na pewno nie są najbardziej ulubionymi zawodnikami wśród graczy, którzy no, grają teraz. Oni bardziej patrzą, nie wiem, na LeBrona, Kawhia, Duranta, Westbrooka, Stephena. Kto by się tam tak naprawdę interesował jakimiś tam historycznymi zawodnikami z poprzednich dekad, prawda? I to nie jest tak, że ja tu jestem ignorantem i że to ja mam gdzieś, że tam kiedyś Elgin Baylor sobie grał w NBA, tylko po prostu wiem jak jest. Wiem, że aktualnie, współcześnie młodzi fani NBA wiedzą, że tam kiedyś grał Larry Bird, Magic Johnson, pamiętają kilka gwiazd z lat 90. A tak, no to... tak nie bardzo ich to interesuje. Wiadomo, NBA miało masę genialnych zawodników w swojej historii, ale o wielu z nich się po prostu nie pamięta. Zresztą sami spróbujcie pobawić się w taką grę, zapytajcie swojego najbliższego ziomka, który twierdzi, że wie bardzo dużo o NBA, aby wymienił co najmniej połowę zawodników, którzy dostali się do Galerii Sław. Skończmy już to moje ględzenie. Miałem włączyć mikrofon tylko na chwilę, aby powiedzieć o swoich postanowieniach noworocznych oraz o nowej kolekcji Lockdown. Skończyło się tak jak zawsze, gadam o wszystkim, ponieważ skaczę z tematu na temat. Kurde, mogłem to rozbić na 3 osobne klipy, czemu tego nie zrobiłem, miałbym więcej wyświetleń. No nic, trzymajcie się wszyscy i jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Tak jest i życzę powodzenia w losowaniu dzisiejszych paczek. Ja nie losuję. Robię strajk. No to narka, mówił dla was Keep the Beat. Kończę, trzymajcie się, cześć.